Я хочу. 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 Jaki soft. Jaki mięciutki on jest. Ja. Więc stwierdziłam, że po co ma tak biegać? Niech sobie tutaj orzechy od razu bierze. I mała myszu. No chodź. One tam mają takie nory, że to jest cały taki duży podziemny labirynt. Orzech po orzechu, zaopatrzenie na zimę będzie. O. Gdzie ty jesteś tam? Gdzie ty tam jesteś? Oj, jak wyszedł. Mały chipmunk cały czas tutaj kursuje pomiędzy paczką z orzechami a swoją dziurą. Nie wiem, czy widać teraz, on jest w środku. Pewnie biegnie, tam ma norę. Chodź malutki, chodź. O. A przed chwilą zauważyłam, że ta wiewiórka, którą mamy tu, najpierw go pogoniła, a później bezczelnie weszła do jego nory i wykradła orzechy. Także biedak mały się namęczył. Wczoraj cały dzień, dzisiaj też. Wyniósł tam chyba paczkę orzechów. A tu złodziej mu wykrada. O, tam jak wychodzi malutki. I leci po następną porcję, tak? Zaraz będziesz lecieć po następną porcję. Stanął ze słupka. Zajrzał się, co zrobi, się myje. Ach, ty jesteś kochany. Malutki. No, ta wiewióra jest okropna. Jak można takiemu małemu wykradać? Że się zmieściła do tej nory. No jest dosyć dużo większa od niego, także ta nora musi być dosyć szeroka. Stoi się, patrzy biedak, czy coś mu tu nie zagraża. Także mają tutaj i koty, i wiewiórki, z którymi muszą walczyć. Straszny los tutaj. Ty lecisz po następne, tak? Będziesz leciał po następne, tak? Okay. No to leć, leć, tam dużo jeszcze jest. Leć, leć, leć. Zobaczcie na złodzieja teraz. Ten ledwo poszedł, a złodziej już tu jest. O! Co? Ukradł. Ukradł ci orzechy. Zobacz, jaki złodziej. Ledwo odszedłeś. Ale świnia ta wiewiórka. Widzisz, malutki, jak to jest. Jak ktoś bierze kredyt za nie swoje osiągnięcia.
Może przystawię kamieniem tą dziurę, żeby on się zmieścił, ale wiewiórka się nie zmieści wtedy. Może tak zrobię. On tam poszedł. Mam tak kamień, że żeby on tylko mógł się zmieścić. Teraz idzie złodziej. Czekaj, czy złodziej się też zmieści. Zobaczymy. Idzie złodziej, idzie. I co? A, nie możesz. O, weszła. No zobaczcie. I kradnie mu bezczelnie. Miałam jeszcze mniejszą. No i zobaczymy, czy mały się tutaj zmieści. Chodź malutki. Wchodź teraz, złodzieju. No. Zobaczymy cię teraz. Chodź. Chodź. Wejdziesz? No już kurde dalej weszła. Mały ona tam jest, uważaj. Patrz. Ten przynosi, tamu wynosi. No chodź, złodzieju, chodź. Chyba nie wejdziesz. Nie wejdziesz. Nie wejdziesz, sorry. Ale kopie. I się dokopała. No nie ma. Nie ma siły. Nie ma siły na złodzieja. Ty. Złodzieju, ty. Dawaj tego orzecha. Dawaj tego orzecha. O. Czy cipka orzech. A mały tam czeka. Z buzią pełną orzechów. Idzie złodziej. Patrz. Wychodzi. Wychodzi złodziej. Tu mały idzie. Zaraz się spotkają. Złodziejku, ty. Trzeba by jakieś betonowe wejście zrobić. Tylko na ten rozmiar chipmunka. Malutki sobie tak naznosił. Ja myślałam, że mu na całą zimę wystarczy. A to weźmie mu i gdzieś pochowa po kątach i później pozapomina i tylko te orzechy się zepsują, bo wiadomo, że wiewiórki tak robią. No i chyba udało mi się tak zagrodzić kamieniami, żeby mały mógł wejść. O, proszę. A duża wiewiórka już chyba nie. Ty mała myszo, sprytna, ale ma policzki napchane. No i siup, może wejść. Teraz tylko ty się zmieścisz do norki, tak? Nie wiewiórka. Zobacz, jak fajnie. Nie? W sam raz na ciebie jest. Nie jest. Chyba się udało, co? Dokładnie twój rozmiar, nie? Leci mały. Chyba się udało, mam nadzieję, że ta wiewióra tam nie wejdzie. I wiewióra wróciła. Tam jest. Zobaczymy, czy ona wejdzie do jego gniazda. Zobaczymy. I malutki sobie tu na drzewku siedzi i poszedł na górę. O, nie będzie. Jak tu się skrada? Przeważnie czy panki widzę na ziemi,
Ale czemu miałyby na drzewa nie wchodzić? Też mają pazurki, tak jak wiewiórki. Czemu nie? A wiewióra tam jest i orzechy kradnie też. Ta, co mu wykradała z gniazda. Pamiętacie, że jak mówiłam, że miało gniazdo za duży otwór i wiewiórka wchodziła. Bo jak przyjechałam, to zastałam. I pewnie puste. Chyba rakuny to wykopały, no bo kto by mógł takie kamienie ciężkie poprzekładać na bok. Na pewno nie wiewiórka. Na pewno nie koty. Więc rakuny, zobaczcie, jacy sprytni. Także mały biedak, teraz nie wiem, gdzie będzie nosił te orzechy. Widziałam, że teraz biega w innym kierunku. Może ma jakąś następną dziurę. Ale zobaczcie, niesamowite. No, a chciałam dzisiaj iść do basenu. Także zobaczcie, jak pięknie pada. A w Europie potrzeba jest deszczu. A nie ma. A u nas ostatnio non-stop leje. A tutaj jest mój ptaszeczek, którego kupiłam ostatnio. O. I z basenu nici.